Witam, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. Tu znowu Jaorention, kontynuujemy przygodę z Falloutem Sonorą. Wiecie co, wkurzył mnie braciszek. Straciłem z 15 minut, próbując przeczytać jego tajemną wiedzę tutaj z regalika. Nie wiem, co trzeba zrobić. Dawałem mu chyba z 5 razy po stówie i pies go drapał. Nie, to nie, łaski bzz. Może trzeba zrobić coś dla niego, jakiś quest. Może problemem jest to, że wysadziłem tą katedrę, nie? No nie wiem. Odpuszczam. Proszę o jakąś radę. Jeżeli ktoś wykonał to zadanie, jeżeli ktoś dostał się do tej półeczki, to proszę mi podpowiedzieć, jak to zrobić. I proszę mi też podpowiedzieć, gdzie szukać przedmiotów osobistych panny Brandley. Bo też nie wiem i chromole, że tak powiem, szkoda czasu. Jeszcze dokończmy tylko tutaj z barmanem dwie rzeczy, nie? Wisiorek Madre i zadanie od barmana z Garage City. Barman w Garage City potrzebuje drinków. Wydawało mi się, że to miasto chyli się ku upadkowi. Chwileczkę jednak. Och tak, to prawdopodobnie z powodu plemienia dzikusów. Zbuntowali się i nie pozwalają już karawanom przemierzać ich ziemi. Poza alkoholem w Garage City nie ma nic relaksującego. Cóż, mogę podzielić się nadwyżką, ale wątpię, żeby barman utrzymał się tam długo. Przecież dostawa kurierem jest droga. Stary, nie martw się o to. Nie sądzę, żeby Garage City było stracone. Powiem barmanowi o twojej zgodzie. No i dobra, no to chyba mamy, nie? Trzeba tylko czystych służących, żeby być szczęśliwym, matko. Trzeba tylko wrócić do barmana, nie? I oddać mu zadanie, podejrzewam. Ale jeszcze wisiorek. Czy to jakiś wisiorek? Tak. Jeden z mieszkańców sprzedał go, aby spłacić dług. Wygląda na to, że to czyste złoto. Znam kobietę, która kiedyś była jego właścicielem, a ona mówi, że odebrano jej ten wisiorek. Cóż, słuchaj, to nie jest mój problem, szczerze to rozumiem. Jeśli chcesz go, daj mi coś w zamian. Dawaj mi wisiorek natychmiast. Jesteś w złym mieście, kochanie. Kochanie? Nie mów do mnie, kochanie. Zapłać lub wyjdź na ulicę. A ile chcesz? To jest wisiorek Madre? Tak. 153 zł, ty padalcu. Dobra, Lina. Artur ma dwie. Dobra, to możemy dać Linę, te naboje możemy dać. Co jeszcze możemy dać? A co jeszcze możemy dać? Czekajcie. Może damy wygrzew? Ja już chyba tego wygrzewu nie będę używał. 175, no to gościu plastikowy, to teraz ty mi musisz dopłacić. Ile musisz mi dopłacić? 22? Żeby się tylko nie skompromitować. 22? No dobra, mamy wisiorek Madre. Teraz tego pożałujesz. Okej, jak sobie życzysz. Wisiorek Madre. Gdzie tego szukać teraz? A to co to jest? Medal of Honor w bitwie o Anchorage. Było to wielkie wydarzenie. No dobra, czyli będziemy mogli oddać wisiorek Madre, nie? No i co, moi drodzy? Myślę, że opuścimy już Flagpool. Trzeba poszukać lokacji nowej, ciekawej, nowe, ciekawe questy. Wziąć. Także co? Myślę, że zapiszemy na twardo tutaj. A niech będzie. Zapiszemy też na miękko. Zrobimy quick save'a. No i co? Jeszcze raz. Bardzo proszę o pomoc w poszukiwaniu osobistych przedmiotów pani Brandley. I ruszamy, nie? Ruszamy na szeroki świat. Tu byliśmy, w Phoenix byliśmy, w Sambramin byliśmy, w garaż, u Rangerów, w Quartz. Coś jest na północ? Nie ma. No to co, bardziej na południe? Co tutaj mamy? Może tu? Raiders.
To pewnie jacyś bandyci, co? Ale dobra, chodźmy, zobaczymy. O kurde. Grupę kolonistów. No dobra. No i co? Szukamy nowego domu, aby zacząć od nowa. Nie idźcie do Flagpool. Będziecie pracować w kopalni. Dobra, to szukajcie. Szukajcie nowego miejsca do życia. Ja wam nie podpowiem. Ludzie, dajcie spokój. Ja mam swoje problemy, jak to się mówi. Co tu jest? O, kapselek. Kapselek się przyda, nie? Tu jest chyba bliżej. To śmieci. Oczyście zapis i ruszamy, nie? Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy dopiero. Znowu? Aj, nie wziąłem broni, kurczę. Jak zwykle czegoś nie zrobiłem. Artur, broń się, chłopie, ty nie kop, tylko strzelaj. Lekko ranna? Nie, poważne obrażenia. Dobra, no to co, zmieniamy broń. Wrót śmierci. Cofam się troszeczkę. Ogoni mnie. To coś mnie goni. Artur, strzeloj. Gdyż Artur raz z tego strzela, raz z tego. Dobra, zabij. Dobra, pięknie. No tak to nie będziemy robić, chłopie. Ucieka, nie? No i dobra, zabite. Zabite kretoszczury. Przeładujmy karabiny. Z nich nic nie weźmiemy nigdy. Ale zawsze sprawdzam, nie? No warto zawsze się upewnić, prawda? W krypcie 27 też byliśmy. Znowu szczur. Lekko ranny. My tak, kurczę, słabo z tą bronią. Potrzebna nam jest mocniejsza broń. To zresztą było... Dane nam było odczuć w momencie konfrontacji z supermutantami, nie? To dało... Dało się odczuć. To będzie długa podróż, widzę. Ojejku. Poważne obrażenia. No i ładnie. A nie, on nie został zabity, nie? Tylko upadł. Padł, czy... No, wstał i gryzie. No to słuchajcie, chłop, tylko nie wiem... Ja nigdy nie pamiętam, bo tak jest trzy chyba... Dotąd jak gdyby nie ma tego rozrzutu, nie? A później zaczyna być taki rozrzucony ten strzał serią. Także mógłbym postrzelić Artura. To może ja nie będę z serią strzelał, wiecie? Nie chcę postrzelić Artura. Co się stało? Brakuje mi. O. Dobra, damy radę bez strzelania serią. No i po robocie. No i pięknie! Udało się wszystko tak, jak miało być. Ja cięż nie mogę. Co? Spadające skały? Nie, no po co mi spadające skały? A to ci... O kurde, to jest dobre. To jest dobre, moi drodzy. Ja już coś pamiętam. Chyba z dwójki, albo z Restoration Project. Już nie pamiętam, znaczy tego Fallout 2 Restoration Project. To jest, wiecie kto to jest? Pan Henry Bemis. Henry Bemis to jest taka postać... Rozbite okulary pana Bemisa to są. Pan Bemis to jest taka postać z serialu amerykańskiego... Kurczę, jak ten serial miał tytuł? Aj, kurde, mam na końcu języka.
No nie pamiętam, nie przypomnę sobie teraz. Coś jak... To było coś podobnego do Czarnych Luster na tym... Na Netflixie, tylko że nazywał się... Haj. Miał tytuł... Nie pamiętam, ale... Jest jeden z odcinków o takim panu Henrym Bimisie. On pracował w banku jako kasjer, no taki urzędnik bankowy. Bardzo lubił czytać. Wszystkich to denerwowało. Jego szefa w banku denerwowało. Stąd te wszystkie książki, nie? Tutaj leżą. I w pewnym momencie... A, małżonkę też denerwowało. Małżonka mu niszczyła książki. On czytał wszystko. Książki czytał... te magazyny, znaczy w sensie magazyny, czyli takie czasopisma ilustrowane. I w pewnym momencie schował się, bo przerwy od pracy spędzał w skarbcu bankowym i tam sobie czytał, nie? Żeby nikt mu nie przeszkadzał. Oczywiście czasem mu się zdarzyło przedłużyć tą swoją przerwę i wtedy trafiał na dywan do swojego przełożonego. Ale w pewnym momencie nastąpiła wojna atomowa, nie? I Henry Bimis przesiedział tą apokalipsę, że tak powiem. Znaczy, samo uderzenie nuklearne spędził w tym skarbcu. I to go uratowało, nie? Nie zginął. I wyszedł. Wyszedł z tego skarbca, z tego banku. Wszystko zniszczone, nie? No i najpierw wpada w taką depresję. Nie, no bo pomimo tego, że on był taki introwertyczny, nie, wolał czytać niż tam powiedzmy przebywać z innymi ludźmi, ale w pewnym momencie pan Henry stwierdził, że jak on teraz będzie żył sam, nie, ale nagle idzie przez te ruiny miasta i natrafia na starą, zniszczoną, był też zegar, no pamiętam, na starą, zniszczoną, bibliotekę miejską, jajku. I tam sobie układa właśnie książki w takie stosy. W ogóle tytuł tego odcinka jest... Można go znaleźć na CDA. Tytuł jest... że wreszcie wystarczająco dużo czasu. Time enough, czy coś takiego. Time... No nie pamiętam dokładnie, wybaczcie. No, i układa sobie te książki, siada, tak sobie układa, to będzie na ten tydzień, na rok, na kolejny rok, nie? Siada i spadają mu z nosa okulary i rozbijają się, nie? To są jego rozbite okulary. I nie możemy ich podnieść. Nie możemy chłopu pomóc. Są zepsute. Kurde, może możemy mu naprawić okulary, ja pierniczę, żebyśmy tylko dali radę. Ja pamiętam, jak mi żal było tego Henry'ego Bimisa, jak obejrzałem ten odcinek. Szybki zapis powiódł się. Ale nie wziąłem takiego okularów. Ale to są okulary, co ja robię już z tej całej, kurde, podniety, niezdrowej, naprawa. Udało ci się naprawić okulary. O! Takie okrągłe były. No, dokładnie takie same. To są okulary do czytania Henry'ego Bimisa. Są po prostu ogromne. W ogóle to były takie bardzo grube szkła, bo pan Henry Bimis źle widział, nie? Miałem wieczność do czytania, ale zgubiłem okulary i płaczę. No, to niesprawiedliwe. Zresztą tak się kończy chyba. On tak wpada w taką rozpacz. Mówię, tak się kończy odcinek, nie? On wpada w taką rozpacz i... To niesprawiedliwe. Jejku, jaki tytuł tego serialu jest? O ja pierdolę. No nieważne. No wpiszcie serial Henry Bimis, może znajdziecie. Jak będziecie chcieli to obejrzeć, nie? Dobra, damy mu te okulary, zobaczymy co... A jeszcze raz zapiszę. Zobaczymy. Henry. Ach, widzę, potrafię czytać, ratujesz mnie od wiecznej tęsknoty. Proszę, weź ją, przeczytaj coś ze mną, tak? Ile tam jest książek? Zobaczcie, co Henry robi, co on nam dał.
Book of Bimis, jedna z najlepszych książek ery przedwojennej, zawiera wiele ekskluzywnych informacji z tamtych czasów. Dobra, zapiszę. I co, myślicie, że dostaniemy coś za to? Ta książka okazała się bardzo interesująca. Wiele się nauczyłeś. Ale czego? Nie wiem czego. Tak miałem chyba, nie? Nie mam pojęcia, czego się nauczyłem. Trzeba to sprawdzić, nie? Myślicie? Nie, no muszę to sprawdzić. Co tutaj mamy? Survival 31-58. Dobra. Póki pamiętam mniej więcej. Nie to, kurczę. Nie no, nauczyłem się trochę, nie? No dobra, mniejsza z tym. Ważne, że jest fajnie, ale fajne to jest. Ja już gdzieś się z tym spotkałem. Nie pamiętam, gdzie się spotkałem z Henrym Bimisem. W którymś z Falloutów na pewno. Okej, moi drodzy, fajne to było, podoba mi się. Lecimy dalej, nie? Lecimy do... O. O, a teraz świnioszczur. A nie, zapomniałem, że tylko raz. Dobra. No i zabity. Wyłączmy tryb walki, przeładujmy bronię, że tak powiem. I lećmy dalej. Ale długa podróż. Co się stało? Wypadek, ale będziesz żył. No to cieszę się bardzo. I cztery te punkty wytrzymałości straciłem. O, a ty kim jesteś? Hunter, czyli myśliwy, nie? Aha. Dobra, tylko żebym nie zapomniał jej znowu wziąć do ręki. Witaj nieznajomy, rzadko widuję podróżników na tych ziemiach, na początku myślałem, że widzę zwierzę, więc jesteś myśliwym. Zgadza się, nie ma tu dużo zwierzyny, ale dla mnie jest dość, by wyżywić się i handlować w dużym mieście. Masz mięsko. Co to za miasto? Flagpool? To duża kolonia wokół starej kopalni, została założona kilka lat temu. I w tym czasie ruiny zmieniły się nie do poznania. Jedź główną drogą, nie przegapisz. Dzięki, a co z mięsem? Właśnie wysuszyłem świeże mięso, mogę wymienić na coś pożytecznego. Może innym razem, stary. Dziękuję ci bardzo, idę dalej, wiesz, bo ja idę swoją drogą. Już niedaleko mam, o. Nie, dzięki. Kurczę. No przecież nie chciałem spotkać stada kretoszczurów. Patrzcie, nie trafiłem. Nie, no trafiłem. No i pięknie. No teraz tacy o nie, jednak jeszcze żyje. A to padalec. Wrót śmierci. Dobra. Artur załatwił sprawę. Przeładujmy też karabin, nie? Chodź, Arturze, idziemy dalej, bo szkoda czasu. No, już coraz bliżej. O, dotarliśmy. O 5 rano, trochę wcześniej, lecz prawie w pół do 6. O. O, panie. A co to takiego? Opuszczony szlak prowadzi do kryjówki bandytów. Wygląda na to, że nikt tu na ciebie nie czeka. Fajnie. To pojemnik. A, baza paliw. Gigantyczny magazyn węglowodorów. Ogromny pojemnik do przechowywania czystej wody. Bardzo przydatny sprzęt. Motocykiel!
Ten motor wydaje się działać, ale jego komputer pokładowy blokuje sterowanie. O, trzeba zapisać. Raiders 01. I oczywiście szybki zapis, nie? Co to jest? Petro Chico. Dzień dobry. Nie, może karabin na dworze, wiecie? Nie będę denerwował, nie? Oczu. Kół w oczy. Uśpiony na słońcu wartownik podnosi głowę, gdy podchodzisz. Zaskoczony upuszcza broń, ale szybko odzyskuje przytomność. Bo przysnął, nie? No, co jest? Co? Kim ty kurwa jesteś? Czego potrzebujesz? Dobre pytanie, co to za miejsce? Świetne miejsce dla suki? Nie wiesz, kim są niebieskie tarcze? Wypełniamy wszystkie szlaki w okolicy. A to jest nasz obóz. Wypełniamy, ciekawe. Ciekawe, co tutaj tłumacz miał na myśli. Wow, jesteście wspaniali! Czy macie wolne miejsca w gangu? Rozważam dołączenie. Ty. Ty? Nie będziesz nawet w stanie stawić oporu. Bandą przegranych na starym złomowisku. Oto kim wszyscy jesteście. Nie no, dobra, wezmę to, nie? Ha! Nie ma u nas miejsca na ścieki takie jak ty. Wynoś się stąd, póki jestem dobry. Zabierz mnie do lidera. Być może będzie miał inne zdanie. Tutaj ja decyduję, kogo wpuścić, jasne? I nie dasz rady. Wyjdź stąd. Nie wyjdę, bo mam wysoką retorykę, wiesz? Zabierz mnie do lidera, natychmiast. Okej, chodź za mną. Obserwuj go. Oh my f... What the fuck? Ben. Co za niespodzianka. Zwykle ludzie z zewnątrz nas unikają. Daję znak innym. Brać go! Nie opieraj się. Retoryka 50. Nie radzę nic robić ambasadorowi. W twoim najlepszym interesie jest utrzymanie mnie przy życiu. O czym ty kurwa mówisz? Najwyraźniej przysłał cię Bustos. Ten głupiec myśli, że może się nas pozbyć za pomocą kilku snajperów. Wiesz, zwłoki innego najemnika leżą już za płotem. Ale do tej pory nigdy nie próbował z nami rozmawiać. No widzisz? Dzięki, mam nadzieję, że rozumiesz. To zakończyło uprzejmości. Dlaczego tu jesteś? Szukam sojuszników, aby uwolnić mój lud z niewoli. O. Może ktoś z nami pójdzie do Tucson? To by było dobre, nie? Tam jest, te roboty są... Nie lada przeciwnikami, te takie lewitujące. Co nas obchodzą twoje problemy? Za handlem niewolnikami stoi zbyt wiele sił, aby im przeciwdziałać. A co z wzajemną pomocą? Prawdopodobnie potrzebujesz kogoś, kto ma powiązania ze światem zewnętrznym. Jest jedna rzecz. Moi ludzie zostali schwytani przez najemników i teraz są torturowani w Casa Grande. Musimy rozwiązać ten problem. Sugerujesz ucieczkę? Zakładnicy muszą się zamknąć. Co? Aha, nie obchodzi mnie jak. Jeśli nie można ich uratować, należy ich zabić. Muszą się, rozumiem. Na początku mnie to jakoś wprowadziło w błąd. Zobacz, jakaś para mu leci. Jak w kurde... Przez chwilę coś tutaj parowało z tych otworów wentylacyjnych. Zadanie jest jasne, zrobię to. Daj mi czas na przemyślenie rozwiązania. Nie chciałbym zabijać nikogo w środku całego miasta. Zrobię to. Weźmiemy... O, widzieliście? Danger High Voltage. Dead End. O kurde, ale super jest ten Talking Head zrobiony. Zobaczcie, jaką on ma twarz, nie? To jakiś... Niesamowicie mi się podoba ten Talking Head.
Zrobię to. Rób, co uważasz za stosowne. Burmistrz Casa Grande nie może wydobyć informacji od moich ludzi. Okej, wrócę, gdy rozwiążę problem. Super, super, ale jestem podkopcony. Lepiej fajne miejsce, może motocykiel będziemy mogli zdobyć. Czy nie obrażycie się jak... Dobra, dobra, spoko, luzik. Na razie chciałem obejrzeć motocykiel. Myślę, że potrzebuję tutaj klucza. Motor się nie uruchamia, komputer pokładowy jest zablokowany i wymaga... A, klucza dostępu. Okej, a naprawa? Nie możesz naprawić tego motoru, dopóki go nie posiada. A, czy to motor? A, nauki ścisłe 80. To twój motor, bo tak łazisz tu. Co ty do cholery robisz, śmieciu? No jak ty kontroluj bajerę, gościu? Tylko się rozglądam. A ty kim jesteś? Chcę cię poznać, jestem tu nowy. Poznać mnie? Co? Poznać, suko? Myślisz, że wyglądam jak prostytutka? Na pustkowiu spotkasz zwłoki, a my mamy gang. Nie lubię gadać bez powodu, zrozum to. Gówniane maniery, brachu. Tak, zgadza się, brachu. Widzę, że zaczynasz się czegoś uczyć. Może znowu będziemy mogli razem pracować. Znowu? A pracowaliśmy razem? Świetnie, to pierwszy kontakt mamy już ze sobą. To były czasy. Musiałem błąkać się po szlakach z różnymi gangami. Aż tu trafiłem. Co? Wyrzucono cię ze wszystkich normalnych miast? Czy naprawdę jest tak źle w miastach? Rozumiem, też zostałem zmuszony do opuszczenia domu. Dobrze, tutaj wszyscy zostali wypędzeni ze swoich domów. Wygląda na to, że wszyscy tutaj są skłonni winić zewnętrzne okoliczności za swoje problemy. W Phoenix grałem w złej drużynie, kiedy Aaron przejął kontrolę. Musiałem więc uciec do Casa Grande, uciekając przed nimi. Co się stało w Casa Grande? Pompa wodna została naprawiona w Casa Grande, po czym wokół niej zaczęły się wojny klanowe. Zgadnij, kto tym razem wygrał. Nie mam pojęcia. Jesteś urodzonym pechowcem. Znowu pech. Ale gang Bena jest inny. Tutaj każdy jest nasz. Każdy dostaje to, na co zasłużył. Ale po co do diabła z tobą o tym rozmawiam? To ta paplanina zaczyna mnie nudzić. Spierdalaj, muszę zadbać o mój ulubiony sprzęt. A jaki jest? Może motocykiel to twój ulubiony sprzęt? Nie, dopóki nie dowiem się więcej. Czego chcesz, padlino? O tym motorze. A tutaj powiedziałeś coś o biznesie w Phoenix. Może mógłbym jakoś pomóc? Może. Ale co cię to... Ale co ci... O co ci chodzi? Chcę zmienić twoje pieprzone nastawienie do mnie. Masz właściwe myślenie. Mój szacunek można tylko otrzymać. Więc jaki masz problem? Nasz kurier z wielkiego miasta gdzieś zaginął. Musiał dostać od kogoś kulę czy coś. Zamiast niego to ty musisz zanieść paczkę do klienta. Jaki rodzaj przedmiotów wysyłasz do Phoenix? Węglowodory, cholera! Mamy ich cały zbiornik, a rzemieślnicy w Phoenix robią z tego różnego rodzaju bzdury i inne przydatne płyny. Do kogo mam zanieść paczkę? Zwykle handlarz w slumsach kupuje surowce. Nie zapomnij odebrać mu... Co? Nie zapomnij odebrać mu nadchodzącej paczki. Żartujesz? Nie dołączyłem do gangu, żeby nosić paczki. Już poszukaj innego frajera. Okej, wezmę paczkę. Uwielbiam występy, ale pamiętaj, handlarz nie powinien zostać ranny. Rozumiem. A czekaj, a motor, chłopie. Dobra, niech będzie quest, nie? Ej, no poczekaj, gdzie tam? O tym motorze. Dla Bena to nie tylko zabawka, to część jego życia.
Upewniam się, że niczego nie potrzebuję. Naprawianie motoru, szukanie alkoholu, szukanie kobiet i wszystkiego, czego Ben potrzebuje. Wow, czy on jest na chodzie? Oczywiście, myślisz, że kim jestem? Gdyby Ben powiedział, że mam mieć oko na motor, motor będzie w porządku. Czy jest na sprzedaż? Masz urojenia? Ben ceni to cudo bardziej niż kogokolwiek z gangu. On nigdy go nie odda. Świetnie, będę wiedział. Czego chcesz, Padlino? Do widzenia, a to Rio? Rio. Do widzenia. Czyli co, powinniśmy mieć już questa tutaj u raiderów. Gdzie to jest tu? Zajmij się bandą w więzieniu Casa Grande. Bandytą. Co? Zanieś wątpliwą paczkę do Gonzaleza w Phoenix. Co to był Gonzalez? Gonzalez to był ten handlarz narkotyków, nie? W slumsach. To jest ta paczka. Wątpliwy pakiet. Chemikalia dealera z Phoenix. Waży 7. Uuu, trochę waży, bym powiedział. Kurczę, co z tym motorem, nie? Czy co, zapiszę, podejdę do tego Rio. Zobaczę, ile trzeba mieć. Ła, pierdziu, stój, Rio. 75 kradzież. Byśmy zabrali kluczyk i uciekli na tym motocyklu, co? Kto tu jeszcze jest? Który idiota tu dowodzi? Nie, no wiadomo, Ben, nie? To jest Ben. Ale on ma jakąś broń niesamowitą, co? Tam jest jakaś laska. Pewnie tam nie wejdziemy. Tu jest jakiś kolo. Chuck. Patrzcie, mają imiona. Konkubina to jest. Wojownik szos. O, ale tu fajnie jest. Już mi się tu podoba. Tam coś leży. Metalowa zbroja. Hej. Co tam robisz? Nic. A jak myślałeś? Czyli co? Próbujemy starego tego numeru, nie? Stealth Boy. Zapis. Skradanie. Stealth Boy. Udało się. Gdzie ta metalowa zbroja? Tutaj. Patrzcie, podniosłem. Ona jest strasznie ciężka, nie? 35 waży. Święta Terezo. Ale zobaczymy, jak ona tutaj wpłynie na nasze staty. No, nieźle, nieźle. Jedna klasa pancerza jest niższa. Ale za to ma... Tutaj trochę lepiej. No co, no w razie czego możemy sprzedać, nie? Co myślicie, że teraz zrzucą się tu na nas? Nie. A tam jeszcze coś jest. Jakie to naboje? 5 mm. No dobra, niech będą. Tu więcej rzeczy jest. Ja już chciałem wyłazić, nie? A tu jeszcze materiały wybuchowe. Więcej materiałów wybuchowych. No pięknie. Co próbujemy tu zajrzeć? Zaraz. O kurde, wiem, że zostałem ostrzeżony. Żartowałem, to nie miało być tak, wiesz? Ben, spoko, luzik. Jakieś nowe wiadomości? Opowiedz mi o gangu. Nie jesteś wart mojego czasu. Najpierw pokaż się w akcji. Dobra. A ten jeszcze Chuck, tak? Hej, cześć. Mam na imię Chuck. Nie widziałem cię wcześniej. Kim jesteś? Ja... Jaorenti. 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 O... Jestem Orent. Jestem tu od niedawna. Och, czy ty też jesteś nowy? Wreszcie nie jestem tu jedyny. Miło cię poznać. Co? Czy zdałeś już inicjację? Inicjację? Muszę przejść ceremonię inicjacji, aby udowodnić swoją pozycję w gangu.
Doświadczeni ludzie mówią, że pobijają mnie w tłumie i zobaczą... Pobiją mnie w tłumie i zobaczą, jak to wytrzymam. Pobiją mnie w tłumie? Aha, że grupa go pewnie pobije. A wygląda na to, że na tym się nie skończy. Nie przeszkadza ci to? Oczywiście, że tak. Nie jestem pewien, czy mam wystarczająco dużo siły i wytrzymałości. Mogą mnie nawet zabić. W takim razie, dlaczego nadal się przygotowujesz? Nie mam wyboru. Nie wiem, dokąd jeszcze się udać po tym, jak burmistrz Casagrande zabił połowę populacji. O, to ciekawa informacja. Uznał mnie za zdrajcę, a nawet wystawił nagrodę za schwytanie. Ben jest jedyną osobą, która mnie chroniła. Mogę ci pomóc w teście. Naprawdę? W jaki sposób? O, mówią, że przedwojenna chemia może złagodzić ból. Tak, myślałem o tym. Psycho, kurde, ja Psycho sprzedałem. Nie, ja Wygrzew sprzedałem. Psycho jest świetne, więc mogę znieść bicie. Ale to bardzo drogi i rzadki lek. Możesz to dla mnie zdobyć? A nie mam tego? Ale potrzebuję na to czas. Świetnie, poczekam. Czy myślałaś o pozbyciu się piętna przestępczego i powrocie do normalnego życia w mieście? Cholera, byłbym wdzięczny za to. Kontrakt na moje schwytanie jest przechowywany w Phoenix i zamówiony przez burmistrza Casagrande. To jest zbyt trudne. Łatwiej będzie ci znaleźć jakiś lek na ból. Pomyślę o tym, co mogę zrobić. Bywaj. O, będziemy pomagać? Przygotuj czaka do inicjacji. Ale mógłbym też wrócić do Phoenix i poszukać tego kontraktu, nie? Chyba. Tak myślę. Hej, cześć. Mam dla ciebie Psycho. Opowiedz mi swoją historię. Mieszkałem z rodzicami w Casagrande. Należeli do klanu, który był właścicielem stacji wodnej. Ale wtedy burmistrz Bustos przejął władzę w mieście. Zabrał stację i zabił wszystkich, którzy mu przeszkadzali. Jak przeżyłeś? Uciekłem z miasta w samą porę, a potem dowiedziałem się, że również mnie ścigano pod jakimś wymyślonym pretekstem. Dużo wędrowałem, byłem kompletnie zdesperowany. Oho. Żeby znaleźć sobie nowy... A, byłem kompletnie zdesperowany, żeby znaleźć sobie nowy dom. Na szczęście Ben przyjął mnie do gangu. Smutna historia. Mogę ci pomóc w teście. Kontrakt na moje schwytanie jest przechowywany w Phoenix i zamówiony przez burmistrza Casagrande. No nie wiem, no możemy mu dać to Psycho, ja i tak nie chcę tego używać. Dobra, będziemy o tym pamiętać. O, dzida jakaś leży. Będziemy o tym pamiętać. No i oczywiście już się napaliłem jak szczerbaty na suchara odnośnie tego, motocykiela, nie? Tu jest jeszcze jacyś panowie. Oni mają imion, nie? Tam coś jest, zapis. Co tam stoi? Jakaś... No kurczę. Bomba ogniowa. Bomba ogniowa? Do takiego? A, wiem. To już mieliśmy coś takiego w ręku. Pamiętam. Czy co byś... Tutaj w sprawie tego czaka to byśmy musieli wracać do Phoenix, nie? Kurde, a co z tym motocyklem zrobić? Jak się do niego... A to kto to jest? Więzień. Uratuj mnie, jesteś lepszy od tych złodziei. Myślisz? Czy też jesteś w gangu? Jestem. Znaczy nie wiem. Idziemy do Casagrande zobaczyć. Bo bym, kurczę, wykonał tego questa. Może byśmy ten motocykiel zdobyli, co? Zapiszemy tu. Gdzie to jest? Raiders. Zapiszemy tu, zapiszemy też tu. I idziemy. Gdzie jest Casagrande? Niedaleko.
Też nie jest jakąś wielką lokacją, widzę. Co się stało? No trafiasz na stado szczurów, ojej. I oczywiście nie wziąłem broni do ręki, nie? No ale myślę, że ta broń wystarczy. Arturze, czyń swą powinność. Artur, jak bije. Z piąchy bije. Dobra. Wezmę, nie? Wezmę karabin. A karabin przeładowany jest, nie? No to już wszystkie szczury. Co tu jeszcze mogę znaleźć ciekawego? Nic raczej. Dobra, no to idzie. A jeszcze jeden padalec. Nie widziałem go. On teraz pancerz metalowy. Nie wiem, ale chyba skórzany sprzedamy, co? Zobaczymy. Zobaczymy, jaka jest różnica w masie. Co się znowu stało? Natrafiasz na stado szczurów. Ja pierniczę. Nie chce mi się tutaj wojować ze szczurami. Tu tyle fajnych rzeczy nowych jest. O! Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Nie. Poważne obrażenia. Arturze, nie daj się zabić, chłopie. Co on zrobił? Steampaka użył. No i dobrze. Boję się strzelać ciągłym z SMG, żeby Artura nie postrzelić. Dobra, chodźcie do mnie. Ulegam zatruciu, ale mamy odtrutkę. Dobra, to wiecie co? Ja stanę tu. No i dobra. Artur znowu. Trzeba więcej steampaków Arturowi dać. Dobra, koniec. O! Poziom. I zatruty. I przeładowałem. Dobra, a karabin? Też. Bierzemy te ogony. A! W nosie z ogonami. Zobaczmy, co tu mamy. O, co tu mamy? I co, bierzemy złodzieja? Gdzie jest złodziej? Dobra, na razie to zostawię. Idziemy do Casa Grande, wiecie? Dojdziemy tam, ja się zastanowię, popatrzę na te perki. I wtedy się ogarniemy z tym awansem, nie? Która jest 13, bardzo ładnie. Nie wygląda zachęcająco, powiedziałbym. Przynajmniej te przedmieścia. To jest. To jest gość. O, to jest gość. Może odłożę karabin, co? Okej, moi drodzy. To będzie wszystko w tym odcinku z mojej strony. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w Fallout Sonora. Zapraszam też do innych gameplayów. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Hej, hej!